Siemaneczko, z tej strony Owi i chciałbym Was serdecznie wszystkich zaprosić na kolejną Ligę u Kasztana. Już jest to piąta edycja. Jest to trochę inny spin-off niż zawsze, gdyż tym razem nie będzie tutaj żadnych utrudnień, nie będzie również żadnych banowanych skilli, także jest totalna dowolność w tej sferze. Będzie można grać jak zwykle w party. Jak zwykle będzie to Liga HC, czyli HC można tradować. Te wszystkie rzeczy, tak jak zwykle będzie to wyglądało. Zrobiłem to w ten sposób na tej lidze, gdyż stwierdziłem, że trochę ludzi się nie jest w stanie odnaleźć. Może niektórym się trochę znudziła już liga. Taki trochę mętlik jest dla ludzi w tej lidze, więc może być to dobry event dla dołączenia, zagrania, spróbowania swoich sił, może pierwszy raz HC. Może gdzieś tam chcecie z kolegami sobie pograć, coś osiągnąć ciekawego, może zabić jakichś bossów, jakieś cele. Także nie będę Was w żaden sposób ograniczał tym razem. Chciałbym też, żeby ten event potrwał dłużej niż 10 dni, żeby każdy mógł się nagrać. Prawdopodobnie będzie ta liga grana aż do czasu Gauntletu, więc pewnie jakieś 20, może nawet 30 dni to będzie trwała ta liga. Mam nadzieję, że będą chętni tak długo. Wszystkie szczegóły, jak zwykle, dostaniecie w Google Docu, który zamieszczę pod spodem, pod filmem. Co jeszcze? Ja, jeżeli ktoś chce wspierać ligę, to robicie to w ten sposób, że musicie być zalogowani i gdy już zostaniecie zaproszeni na ligę, najpierw musicie dać requesta. Gdy już Was dodam, tu macie coś takiego jak crowdfund, możecie wpisać liczbę, którą chcecie, załóżmy, że nie wiem, 32 punkty, klikacie found, przekazujecie w ten sposób punkciki na ligę. Jeżeli dla kogoś to jest problem, a chciałby wesprzeć, można zrobić to poprzez donata, tylko proszę pisać w donacie, że to jest na przykład na prywatną ligę. Żadne wspieranie nie jest potrzebne, żeby tutaj zagrać. Jest to totalnie free, każdy jest mile widziany. No i co? To chyba było na tyle. Liga startuje za tydzień, w piątek o godzinie 18, bo tego w sumie nie dodałem. Za tydzień w piątek o 18, a również na Discordzie powstał kanał z tradem. Powstanie prawdopodobnie jeszcze kanał do szukania sobie party. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć sobie kolegów do grania, to będzie to na Discordzie. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał wcześniej prywatnej ligi, to również coś takiego. Jeżeli już jesteśmy w prywatnej lidze zaproszeni, tak ja już wiadomo jestem jako organizator, to będziecie tu mogli sobie wybrać na przykład ligę u Kasztana, tak? Więc tu też będziemy mogli szukać przedmiotów. Bardzo proszę, żeby wrzucać jakieś niechciane uniki, po prostu jak leci do public stashów, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Jest to tak by community event, wiadomo, tu nie będzie jakoś, nie będzie miliony itemów, tu nie będzie takiej ekonomii stałej, że na przykład Exalt to 80C, tylko Exalt, jeżeli ktoś będzie potrzebował, no to będzie mógł Wam za to coś zaoferować innego, co może Wy będziecie potrzebowali, tak? Także to jest bardziej taka wymiana między graczami niż jakaś taka stała ekonomia, powiedzmy. Również będziemy jak zwykle na naszym globalnym kanale 1133, także też tam sobie dołączcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o trade. Również jak zwykle będziemy posiadali swoją stronę Power Racing, tak? Także tam będziemy mogli sobie, ja to załatwię w tym tygodniu, tu będziemy mogli sobie wybrać swoją ligę. Załóżmy, że to jest nasza liga, więc będziemy widzieć, kto ma jaki level. Jeżeli ktoś będzie miał publiczny profil, to będziemy mogli sobie wejść, obczaić jego gear. Także to też wydaje mi się, że jest całkiem fajna stronka w porównaniu do takiego bazowego ladera, jaki istnieje tutaj, tak? No. No i to chyba wszystko. Mam nadzieję, że Was dołączy całkiem sporo. Z ligi na ligę jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że będzie się podobał taki trochę inny spin-off. Z racji, że liga bazowo jest, tak by PoE stało się trochę cięższe, zabrali nam trochę damage'u, stwierdziłem, że
utrudnienia może na tej lidze nie są wskazane. Może zobaczymy, jak to będzie się Wam podobało. Taka troszkę, no troszkę inna ta liga, tak? Bo jednak zawsze były bany, zawsze były utrudnienia. No, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze raz zapraszam, dziękuję wszystkim i do usłyszonka następnym razem. Jo!